Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 22 odcinku Pograjmy Gothic 2 Nocturka Atariar Edition. Pozagadajmy z Rukharem. On myśli, dobre, że mają tu piwo? Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Tak jakby mnie to cokolwiek co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej nie trzeba. Interesowałby cię mały konkurs? Dużo by mnie to kosztowało. A na czym miałby on polegać, myślisz? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. To było wiadomo. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Można na tym jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Kiepska sprawa. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. A któż to taki? Randolf. Kiepska sprawa. Randolf moczy morda? Dobrze, czemu nie? Przyślij tu tego herlaka. Niech pokaże, co potrafi. Nie mój problem. Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. To samo. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. Nic nowego. Jak dużo chcesz postawić? I to jest prawda. 100. To mi się podoba. Wcale nie dziwi. Nie wiem. Wezmę pieniądze na przechowanie, dopóki konkurs się nie skończy, to dobra? To prawda. Oto mój wkład. I to jest w porządku. Prawda. Idź po Randolfa i niech ci to nie zajmie całego dnia, słyszysz? Ludzi. No to dobra. Chodźmy sobie, czy później musiał chodźmy sobie do Randolfa. Powiemy mu oczywiście to o konkursie i potem jak wrócimy do Orlana, ten nas zaczepi, że konkurs zaciął, to my sobie pójdziemy spać. Poszukamy pochodni, bo nie wiem, czy przebiegać po ciemku. Mi to aż tak nie przeszkadza, ale wami owszem potem. Gdzie ja mam pochodnie? Nie widzę pochodni. A, tu jest chyba. Powinien był wiedzieć. Tematem modyfikacji, znaczy modyfikacja, jaki temat będziemy poruszać w tym odcinku, to jest Legend of Asum. Tak szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien, o czym dokładnie jest Legend of Asum. Jest to na pewno modyfikacja, która dzieje się we własnym świecie niepowiązanym z Gothiciem, ale tak poza tym to chyba nie kojarzę, żeby były jakiekolwiek kiedykolwiek podane informacje na ten temat, więc może się mylę, ale wydaje mi się, że po prostu nic o niej nie wiemy. I poza faktem, że naprawdę wygląda moim zdaniem cholernie imponująco, biorąc pod uwagę te wszystkie screeny, jak gra wygląda ładnie, jak dbają o detale w level designingu, to jest naprawdę wysoki poziom utrzymany. Nic tu nie ma. To jest akurat niepodważalne. No i co by tu można by było powiedzieć? Na pewno modyfikacje będą dodawać nowe umiejętności, nowe atrybuty, chociaż tego ostatniego nie jestem pewien. No kurczę, nie wiem co więcej powiedzieć o Legend of Asum. Na pewno będą gęsi, bo widziałem na zdjęciu. Trochę moim zdaniem nie wpasowywały się teksturowo i modelowo do klimatów Gothiczka, ale co tam, no, fajnie, że są przynajmniej jakieś nowe żyjątka. Gdzie jest ten Randolf? Ile pieniędzy potrzebujesz, by wziąć udział w konkursie? 10 sztuk złota. Dam ci pieniądze, byś mógł stanąć w szranki z Rukharem. Naprawdę? Serdecznie dziękuję. Wkrótce je oddam. Jeśli wygram, dorzucę nawet coś ekstra. Ty łaskawco. Dobra, teraz lecimy do Orlana. To widzę, że farmę sobie śpi na stogu siana, fajnie. No i to jest oczywiście, te stogi siana, to jest oczywiście nowość w
Atariarze, bo tego nie było w Nocy Kruka. Ej, co, czekajcie, my sobie możemy się tutaj spiąć i wziąć sobie ten Sztaw Królewski stąd. Tutaj na przykład jak graliśmy w Returninga podstawowego, to chyba w drugim rozdziale po wykonaniu zadań od dwóch pozostałych opiekunów, to tutaj się pojawiał trzeci i on cię uczył języka demonów i tak dalej. No ale to jest taka bardziej ciekawostka odnośnie w ogóle modów niż tego moda konkretnego. Nie wiem, nie pamiętam już tutaj. Aha, tutaj o głasce, nie? Myślałem, że ten głos został dodany w Returningu, ale nie, dobra, tutaj też jest. Cholera, no. Nie, nie, co się stało? Tutaj z tego co wiem jest Szaf Królewski. Się może nam przydać. Okej. Nie wiem w ogóle czy to jest ten... Kwestia, że nie mogłem tutaj się spiąć w jakiś tam łatwy sposób, kwestia grafik patrzy, czy... Ja tego żem się nie spodziewał, tam dali panterę, widzicie to, Goski? Okej, okay, to może na razie sobie to zostawimy ten teren, może się okazać, że pantera będzie jakimś questem potworem, ale już wiemy w razie czego, gdzie będziemy musieli się udać. Tutaj dalej, moi drodzy, z kolei trafimy do Mrocznego Lasu tą ścieżką podążając. Widzimy tam chyba miejscu, gdzie są ta grupka wargów, co czeka aż zabić naszego bohatera. No ale dobra, to na razie tą panterę tam zostawiamy i wracamy do Orlana. Wiecie co, ja może popatrzę się na to Legend of Asu i powiem wam mniej więcej co wiadomo na temat tej modyfikacji w tym czasie, co pójdziemy do Orlana. Może jest tak, że ja po prostu źle to spamiętałem. Tylko pytanie, gdzie teraz znajdziemy ten opis tego Legend of Asu. Wydawało mi się, że... O! Czy nie widzę, żeby to był jakiś ten? Ciągle to samo. Naprawdę w to wierzysz? Widzi i słyszy się to i owo. To naprawdę nie mój problem. Nieźleś mnie urządził. Nie wiem, ty... Będę musiał dalej uważać na Rukara. Jak to? Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. Trzymam się od tego to zalecam. Źle wpływa na interesy. To mnie wcale nie dziwi. Dobra, ten na stronie Bractwa Spoczynienia nic nie widzę, to możemy sobie to sprawdzić na po prostu w wyszukiwarce, o czym to może być. Kurczę, myślałem, że więcej będę pamiętał o tej modyfikacji podczas nagrywania tego odcinka, a okazało się, że w sumie nie wiem za dużo. Że trochę błąd z mojej strony, przez to wy jakby na tym spojrzeć trochę ucierpieliście, ale dobra. Kiepska sprawa. Trzeba po prostu słuchać. Inaczej bym się do tego zabrał. Nikt nie chce tego słuchać. A możemy dać do świtu. O, jest jakiś ten. Nie wiem, ty. O, to jest jakiś. O, patrzcie, statek bez. A jednak jest jakaś fabuła, dobra. Albo nie, to jest historia dema. Może to. Chyba demo to jest pierwszy rozdział modyfikacji, ale. Tu się mogę mylić. Nic nie mogę na to poradzić. Statek bezimiennego ambasadora mogę ci króla Laivanien zostaje zatopiony przez piratów, a sam ambasador sprzedany na arenę Aasu. Ostatkiem sił wychodzi obronną ręką z brutalnych walk i zostaje wrzucony do dolnej części miasta. Wprawdzie utrzymany jest tutaj względny porządek przez rekrutów, jednak ludzie dalej żyją w biedzie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Mimo wszystko ambasador musi dostać się do księcia Asu najszybciej jak to możliwe, żeby złożyć mu raport. Strażnik bramy do centralnej dzielnicy jednak nie myśli, ani nie myśli w ogóle słuchać o tym słuchać. Czy poobijany ambasador dotrze do księcia? No, to widzicie.
No, będziemy emisariuszem króla z kontynentu. Chyba idą w jak najmniejszy udział magii w tym świecie, zjawisk fantastycznych. Będzie 300 NPC związanych z głównym NPC, z głównym wątkiem. To nie jestem pewien, czy to dobrze rozumiem. Albo po prostu jest chyba 300 NPC w całej modzie, ale to w sumie nie wydaje się aż tak dużo. No ale dobra. Połączono tutaj pewne aspekty Gothica z Elder Scrolls i z Wiedźminem. Moja ulubiona kombinacja. Też jakbym chciał robić moda, to bym właśnie robił w tym stylu. Dodano 600 nowych obiektów i 500 nowych tekstur. Nowe potwory, zwierzęta, animacje, kawałki muzyczne, renderowane wideo, używane obiekty. Zarówno gildie umiejętności, bajery, zawody, gildie umiejętności, bajery skryptowej, mnóstwo innych. No to już chyba wiecie, o co chodzi. Fajnie, fajnie. Co my możemy sobie o tej godzinie zrobić? Co ja mogłem iść do magów wody? No chyba. Ewentualnie udać się z Larysem do mroczności. A nie, bo jak chcę ściągnąć na niego cień otwora, to mi się w ogóle nie opłaca. Ja muszę zdobyć dowiedzieć się, jak robi się wyciąga się robić cień otwora, a tego nie zrobię wcześniej niż chyba albo spotkam się z Gronem, albo z Gromem, albo się spotkam z jak tam na imię jest? Kurczę. Co muszę przypomnieć? Grimbaldem właśnie. Ale dobra, to możemy skoczyć do magu wody i tam powijać potwory po drodze do Słonecznego Kręgu. I tak musimy zdobyć kuszę dla Dragomira w ramach questu. No generalnie to Legend of Asu wydaje się porządną modyfikacją, ale też nie wiemy o niej za dużo. Ale na przykład jak patrzę na screeny, to o wiele lepiej się prezentują niż sam Xerez, więc to jest dobra rzecz. Z drugiej strony, no cóż, no Xerez i tak się dobrze zapowiadał, a ostatecznie wyszła z tego taka trochę, nie wiem jak to nawet określić, no nie za fajnie się ułożyło. Mam nadzieję, że wraz z opuszczenia nie będzie tego tłumaczyć z tego względu, że no po prostu będą oczekiwania nie zostaną spełnione i nie spodoba się to ludziom, a po co wraz z opuszczenia ma zrobić kolejnego moda słabego, który zajmie wiele godzin roboty. Nie mówię o takich jakichś tam gówno modach 30 minut i tak dalej, tylko modyfikacji, która ma być na te 100 ileś tam godzin rozrywki, więc bez przesady, co nie? Moim zdaniem szkoda by było na coś takiego marnować czasu. Wiecie co, ja muszę sprawdzić sobie chyba, czy ja mam w ogóle czy usunąłem plik z nagrywaniem z wczoraj? No nie usunąłem. Dobrze, że to zrobiłem, że to sprawdziłem. Tak to byście, moi drodzy, mieli znowu byście stracili w pewnym momencie czemu się nie chcesz usunąć? O! Dobra, już go nie ma. Przepraszam, wiem, że to tak nie fajnie, że na gameplayu, ale myślę, że nie to aż wam tak bardzo przeszkadzać. To co, teraz wychodzimy już na zewnątrz i powalczymy sobie z różnymi potworami na drodze. O, respił się tutaj goblin, fajnie, nawet dwa. Kurczę, sprawnie nam to poszło, nie powiem. Nie ma czego plądrować. Naprawdę nie masz nic? Nic tu nie ma. No ale podejrzewam, że więcej... O, pojawił się jeszcze, no proszę. Ale tak poza tym to chyba ci nie będzie za dużo tych potworów dodanych. Niczego tu nie znajdę. Mógłbym pójść tak samo do kryjówki ze skarbem, ale też nie znam płytek pancerzy pełzacza i tak dalej, więc wolę sobie tą umiejętność zbierać te płytki już od wczesnego etapu gry.
bo może być na przykład tak, że ścieżką bezgiedziną, na przykład pancerz płytek to zaczą będzie wcześniej dostępny, czy coś, to by było moim zdaniem fajne. Ale było teraz slow motion. Nic tu nie ma. No na pewno ten mod wymaga od nas, żebyśmy rozsądnie inwestowali te punkty nauki, bo no jak widzicie, jakbym nie zainwestował od razu w tę broń doręczną i siłę, to by była teraz bieda, naprawdę. Bo tutaj umiejętności myśliwskie już są potrzebne, żeby sobie zarabiać złoto i tak dalej, no ale dobra. O nie, tutaj utknąłem w drzwi. Nie! Nie, co się stało? Nie mogę zapauzować, nic nie mogę zrobić, cholera. No nie, kurde. Kiedy żeśmy ostatnio naszczytali, okej, tutaj. No przepraszam moi drodzy, ale tego, żebym się w ogóle nie spodziewał. Utknę jakiś z krzaku, to jest oczywiście wina ten. Już myślę, że DirectX z Hiwerem, bo w Gothicu nie ma takich drzew, na których można byłoby w ten sposób utknąć. Już macie taki, już macie taką pierwszą faktyczną wadę tych tekstur paków, no ale dobra. Myślę, że też, że tragedii nie będzie mimo wszystko. A tak swoją drogą nagrywa nas, ciągle nagrywa, no to spoko. No to jak na złość, to teraz oczywiście nam pójdzie gorzej. Dobra, ale bez tragedii. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. No to teraz jest została ta polna bestia. Niczego tu nie znajdę. Dobra, teraz chyba nie utkniemy w żadnych krzakach ani drzewach, także spoko. Tutaj na przykład Returlingu 2.0 dodano nie wiadomo po co czarne zębacze, ale to swoją drogą. Cholera, co to za niewidzialny obiekt, jak chcę tu przejść? No. Co to, zwój? Ja, zwój, dobra. Leczenie. Lekki, okej. To jest z tyłu, pewnie nic nie będzie, ale zawsze kolejne lewitujące drzewo, pięknie. O no. Nie zgadnę, nie zapisali mnie nawet po wzięciu z zwoju. Ja jestem piękny jednak. Dobra, to weźmiemy ten zwój i się cofniemy, bo już tam nic więcej ciekawego nie ma.
sobie zejdziemy. Dobra, co mogę jeszcze powiedzieć więcej o Legend of Asum? No, spójna, nieliniowa i rozległa opowieść, no fajnie, no, żeby to była tylko prawda, bo cóż, no, niektórzy uważają, że Gothic jest w cholerę nieliniowy, a większość rozsądnych graczy chyba wie, że jednak tak nie jest. Więc jeśli ktoś, jeśli oni traktują nieliniowość jak na miarę Gothica 2 albo 1, to no słabo co widzę, ale jeśli na przykład na poziomie Wiedźmina albo Skyrima, bo tam jednak... No, dobra, no w Skyrim jest taka pozorna nieliniowość, ale tak czy siak lepsze niż na przykład w Gothicu 2 czy 1C. Fajnie jagody są. Będziesz czegoś się leczyć w razie czego. Ja myślę, że leczenie nam się tutaj może przydać w cholerę. Niczego tu nie znajdę. A słyszę jak cienia stwora, ale to pewnie właśnie jest... To ten jest z piramid. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. No dobra. Się wystraszyłem pomału. Tutaj się pilnować, bo jak zbliżę się gdy za daleko, to mnie cieniostwór zaatakuje i teraz tylko będzie. Zapiszmy w tym miejscu. Nowy, ogromny świat z rozmaitymi strefami klimatycznymi, w to jestem w stanie uwierzyć jak najbardziej. Choćby dla mnie ogromny świat w ramach silnika Gothica to właśnie na przykład ten wielkości Khorinis, także jeśli mają takiej wielkości świat, to spoko, a jeśli mają jeszcze większy, to naprawdę nie mam nic do zarzucenia. No chyba, że będzie wykonany paskudnie, ale po skinach nie widać, bo jakby to było na przykład poziom wojny z orkami, też bym był trochę zaniepokojony, ale tutaj na szczęście nie ma takiego problemu. Tętniące życie miejsca oraz gęsta roślinność. No to jak już mówiłem, to się dowiemy już w trakcie gry i będziemy mogli to sami sobie określić. Nowe potwory, zwierzęta, animacje, tekstury, kawałki muzyczne oraz dziesiątki władzy. No to już wiemy, że coś takiego się pojawi. Widziałem parę zdjęć z nowymi potworami, tak jak już mówiłem, na przykład bardzo mi się podobał wygląd gęsi. O! Szkoda, że zniknąłeś, no ale dobra. Nie ma czego plądrować. Jest tu cieniostwór? Jest ognik, okej, okay. No to spoko. Teraz nie wiem, czy po prostu w późniejszych rozdziałach pojawia się tu cieniostwór, czy jak to tam było. Kurde, jest pantera. Jego żeś się nie spodziewał. O nie, o. Myślałem, że zniknął. O cholera. Około 20 do 30 godzin rozgrywki to jest oczywiście... Ojej. Wow. To jest oczywiście kwestia już pierwszego rozdziału.
maksymalny poziom do zdobycia to około 20, no to raczej myślę, że to jest sprawdzone ze względu na to, że to tylko pierwszy rozdział. Okej. Okay. Spodziewałem się, że ognik będzie takim trudnym przeciwnikiem. System wyrabiania strzału, 5 różnych rodzajów. No to nie jest w sumie nic nowego, ale z drugiej strony fajna zmiana. Mi się też takie rzeczy podobają. Szybko się uleczymy. Okej. Okay. Teraz możemy się strąbić. No. Tylko 20. Nic, niczego tu nie znajdę. Ty jesteś trudnym przeciwnikiem, no wiesz. Oszczenie broni. No to też jest ten. Nie jest żadna nowość. Umiejętność. Uczenie się umiejętności walki w praktyce, no to tak samo. Nie jest nic nowego. No ale to taki właśnie wzięty ze Skyrima. Tak podejrzewam, że właśnie tym się inspirowali. Wielostronicowe książki jak najbardziej popieram, tylko żeby nie było na każdej książce informacji, że trzeba nacisnąć prawy przycisk myszy, żeby przejść dalej. Tylko żeby nie było takiej informacji, ludzie się sami domyśleli, że muszę coś takiego robić. Nic tu nie ma. Dobra, pozbierajmy te roślinki znowu. Zapiszmy grę i sprawdzimy w międzyczasie, czy mnie ciągle nagrywa. Na szczęście tak. Uleczmy się na jagody. No, leśna może być. Nie ty. No ale dobra, już jeden zjadłem, zdarza się. Rzepa w ogóle mi nie leczy, co za lipa. O, polna jagoda. O, cię mam sporo. A tylko 5 HP dajesz, no dobra. Zawody oferują unikalne zalety, jeszcze niekompletne w demie. Nie wiem, co to znaczy dokładnie zalety, no to chyba, nie wiem, no, chyba chodzi o jakiś system nagród, albo jakiś specjalny przedmiot, jaki dostaniemy z jakiegoś turnieru, jak do niego nie przystąpimy, to po prostu nic z takiego przedmiotu, to nie wiem, no to chyba coś takiego, no bo co by więcej... O, to teraz zawaliłem. 20 tysięcy linii dialogowych. No to nie mam nic przeciwko, fajnie, ale to nie mogą być też takie, wiecie, upośledzone dialogi pisane na kolanie po prostu. Jak będą tam napisane dialogi, to nie mam nic przeciwko temu. To jest fajna rzecz. Fajnie, że jest dużo dialogów. Dużo czytania. Oj. No to, nie ma czego prądować. Ledwo, ale dałem radę. Dobra, trzeba się znowu leczyć. Jakby ktoś miał porady co do tego moda, to zawsze może śmiało napisać. Easter eggi. No moim zdaniem takie pisywanie, że są easter eggi w modyfikacji jest trochę bez sensu, no ale dobra. I nie powinno być tak, że easter eggi to jest jedna z zalet modyfikacji, no bo co? No to jest trochę takie moim zdaniem przygłupie, no ale... Na kurcze było blisko, żeby on bez trafienia. Nie ma czego nie marować.
Tu są tylko ścierwojady. Nie ma żadnego topielca. To spoko. Głupio zrobiłem, no. Trzeba było odciągać po kolei ten. Nic tu nie ma. Dobra, teraz jeszcze te dwa. Wydaje mi się, że w ogóle w Atariarze zmienili uścierwojadów czas ostrzegania przed atakiem, bo chyba były zawsze dwa takie ten piski, czy jakby to tam nazwać, a teraz jest tylko jeden. No i fajnie. Niczego tu nie znajdę. To nie jest, moi drodzy, to myślę, że zakończymy sobie na tym, na tą chwilę odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Chyba, że wyjdziemy jeszcze po tych skałkach, może tam będzie coś ciekawego. Dobra, chyba nic nie będzie. A w środku tej jaskini wydaje mi się, że będzie jakiś nowy potwór, bo tak po dźwiękach nie rozpoznaję. A nie, to tylko szczur. Dobra, zapomnijcie, co mówiłem. No, no to moi drodzy, to będzie wszystko na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia, pozdrawiam was serdecznie. Cześć!